Wyobraź sobie na przykład, że zacząłeś się zamartwiać zachowaniem psów w twoim mieście. Warczały one gremialnie na wszystkich gości, gryzły listonoszy, robiły dookoła bałagan i nie chciały się nauczyć żadnego porządku. Ale ty bardzo kochałeś psy. Zrezygnowałeś więc z własnego ciała, a twój umysł umieściłeś w ciele psa, aby nauczyć psy innego, szlachetniejszego sposobu życia. Sprowadziło to na ciebie spore upokorzenie. Miałeś przecież umysł, który przekraczał możliwości organizmu zwierzęcego. Miałeś umysł, który mógłby badać gwiazdy, a musiałeś posługiwać się jedynie instynktem. Mogłeś przedtem mówić, a teraz musiałeś szczekać. I jeszcze jedno upokorzenie. Do końca życia życie z psami, którym na dodatek wcale na tobie nie zależało. W końcu psy zbuntowały się przeciwko tobie, ponieważ byłeś inny. Zagryzły cię i rozerwały na kawałki. Drodzy siostry i bracia, zapożyczam od sławnego amerykańskiego biskupa Fultona Sheena to wstrząsające porównanie, bo ono pozwala nam choć trochę zrozumieć szaleństwo zwiastowania Pańskiego. Szaleństwo Bożej miłości, która popchnęła Boga do tego, by zrobił to, co zrobił, by stał się człowiekiem dla nas i dla naszego zbawienia. Tak, kochani, Bóg, poczynając się w łonie Maryi, pokonał większą odległość, niż my musielibyśmy pokonać, gdybyśmy stali się psami. Zanim nadeszła pełnia czasów, pobożny lud Izraela czytał teksty Biblii i odmawiał m.in. psalm 113, a tam i te słowa. Któż jest jak nasz Pan Bóg, co siedzibę ma w górze, co w dół spogląda na niebo i na ziemię? Tak właśnie wierzono, że Bóg był zdystansowany. Jego siedziba była odległa od ludzkich siedzib. On jedynie spoglądał na ziemię z wielkiej odległości. Jakże trudno musiało być takiego Boga pokochać. Naród wybrany wiedział, że największym przykazaniem jest kochać Boga z całego serca, z całej duszy i z całego umysłu i ze wszystkich ludzkich sił. Ale jakie to musiało być trudne? Jak trudno kocha się kogoś, kto jest nieznany, daleki i obcy. I oto w Nazarecie stało się coś radykalnego i niesamowitego. Bóg nie tylko pochylił się nad ziemią, ale przyszedł na ziemię. Daleki Bóg stał się bliski, odwieczny poddał się prawom czasu. Wielki stał się tak mały, że zmieścił się w kobiecym łonie. Bóg nie tylko zmniejszył odległość do człowieka, ale tę odległość całkowicie zlikwidował, sam stając się człowiekiem. To, co stało się w Nazarecie, nieskończenie przewyższa wszystkie zapowiedzi i wszystkie oczekiwania prorockie wyrażone na kartach pisma. Czegoś takiego nie tylko się nie spodziewano, ale to nie mieściło się w najmądrzejszej głowie. Jednak dla Boga nie ma nic niemożliwego. Maryja, służebnica Pańska, stała się uprzywilejowaną drogą, poprzez którą przyszedł Bóg, aby zamieszkać pośród nas. Dzisiejsza, przeżywana corocznie uroczystość zwiastowania Pańskiego, ukazując nam to wielkie pragnienie Boga, by być blisko nas, by być blisko człowieka i ukazując nam konkretną realizację tego boskiego pragnienia, zachęca jednocześnie, byśmy odpowiedzieli Bogu w ten sam sposób. To znaczy, byśmy też byli blisko Niego,
byśmy byli z Nim zjednoczeni. A stanie się to wtedy, gdy przyjmiemy i wypełnimy Jego wolę w odniesieniu do naszego życia. Gdy powtórzymy jako swoje słowa psalmisty i gdy je zrealizujemy. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje prawo mieszka w moim sercu. Przykład takiej postawy daje nam najpierw sam Chrystus, który według autora listu do Hebrajczyków, jak słyszeliśmy przed chwilą, rozpoczął swoje ziemskie życie, mówiąc do Ojca: ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało. Wtedy rzekłem: oto idę. W zwoju księgi napisano o mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże. Chrystus, chodząc po ziemi, uczył w modlitwie pańskiej wołać codziennie do Ojca: niech Twoja wola spełnia się tak na ziemi, jak i w niebie. I dawał najdoskonalszy przykład życia tymi słowami. Tylko On mógł powiedzieć: ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Zakończył swoje ziemskie życie, modląc się w Ogrójcu: Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. A potem na krzyżu dodał jedno, wieńczące wszystko słowo: wykonało się, po którym oddał ducha. Na mocy tej woli Chrystusa my wszyscy jesteśmy uświęceni, jak powiedział nam to dzisiaj autor listu do Hebrajczyków. Po Chrystusie przykładem takiej postawy jest Maryja ze swoim Fiat. Niech mi się stanie według Twego słowa. Nie według mojego słowa, według moich często pokręconych koncepcji, krótkowzrocznych wizji, ale niech mi się stanie według Twojego słowa. Maryja dała swoje ciało, dała całą siebie do dyspozycji woli Bożej, stając się miejscem obecności Boga, miejscem, w którym zamieszkał Boży Syn. Ten przykład Chrystusa i Maryi podchwycili święci, których do świętości doprowadziło właśnie posłuszeństwo wobec woli Boga. Jeden z nich, wielki mistyk, święty Jan od Krzyża, mówił: cóż ci pomoże, że dajesz Bogu to, co sam chcesz Mu dać, podczas gdy On chce od ciebie czegoś innego? Poznaj, czego pragnie od ciebie Bóg, i spełni to, a przez to lepiej zadowolisz swe serce, niż czyniąc to, co jest tylko Twoim wymysłem. A wspaniały papież święty Jan XXIII dodał krótko: nic, co jest uczynione z wolą Bożą, nie jest uczynione nadaremnie. O tak, bracia i siostry, jeśli nam w życiu coś nie wyszło na dobre, jeśli uczyniliśmy coś złego, to przyczyna jest jedna. Postępowaliśmy wbrew lub obok woli Bożej. Jak ów król Achaz z dzisiejszego pierwszego czytania. Rzecz dzieje się w 8 wieku przed Chrystusem. Ród Dawida jest zagrożony, gdyż król Syrii wyruszył razem z królem Izraela przeciwko Achazowi, królowi Jerozolimy. Na Achaza padł strach. W powietrzu wisiało widmo klęski. W tej sytuacji nieszczęsny król udał się na obchód murów miasta, dochodząc do pola folusznika, do miejsca stanowiącego najsłabszy punkt w systemie obronnym Jerozolimy. Tam właśnie spotkał go prorok Izajasz, który przyniósł mu orędzie od Boga. Nadejdzie zwycięstwo. Pan Bóg ocali Jerozolimę. Prorok przypomniał obietnice, jakie Bóg dał Dawidowi, i zażądał jedynie, aby Achaz zaufał Bogu więcej niż swoim własnym siłom, by był posłuszny Bożemu prowadzeniu i poprosił o znak od Pana. Proś Boga o znak,
Lecz Achaz odpowiada: nie będę prosił. Zabrakło mu wiary, ufności i pokory. Zabrakło mu ducha Maryi. Wolał zaufać własnym kalkulacjom i sojuszom, a przy tym twierdził, że nie chce wystawiać Boga na próbę. Zniecierpliwiony Izajasz mówi w takim razie: Pan sam da wam znak. Oto panna pocznie i porodzi syna. Bezpośrednio zapowiedź proroka dotyczyła narodzin syna Achaza, Ezechiasza. Ale Kościół od zawsze widzi w niej także zapowiedź narodzin Mesjasza, czyli tego, co rozpoczęło się w Nazarecie w dniu zwiastowania. Bracia i siostry, ileż razy znajdujemy się w sytuacji Achaza, jak często nasi rozmaici wrogowie i ci zewnętrzni i wewnętrzni zdają się być silniejsi od nas. Jak często zdaje się, że nadciągają na nas nieprzyjacielskie armie. Jak często wygląda na to, że jesteśmy na straconej pozycji. I Bóg mówi wtedy: zaufaj mi. Powiedz: bądź wola Twoja. Powiedz: fiat. Powiedz to właśnie w tej ryzykownej sytuacji. Nie bądź jak ten Achaz. Bądź jak Maryja, bądź jak Chrystus, bądź jak święci. Droga do pełnienia woli Bożej jest prosta, stosowana i proponowana przez Kościół od wieków. Składa się z trzech elementów. Unikaj trwania w grzechu, trzymaj się łaski Bożej i bądź posłuszny nauce Kościoła. Najpierw unikaj trwania w grzechu ciężkim. Wolą Bożą jest wasze uświęcenie, powie święty Paweł. Grzech, a zwłaszcza trwanie w grzechu, jest temu na przekór. Chcąc więc wypełniać wolę Bożą, trzeba pozbyć się tego wszystkiego, co składa się na nasze nieuczciwe i zepsute życie, co prowadzi do religijnej letniości i obojętności wobec bliźnich. Trzeba odrzucić to wszystko, co święty Paweł nazywa uczynkami zrodzonymi z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwą pogoń za zaszczytami, niezgodę, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Ci bowiem, mówi apostoł narodów, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ale wypełniać wolę Bożą to także trzymać się łaski Bożej. Kiedy podczas pielgrzymek do Ziemi Świętej zwiedzamy klasztor kuszenia niedaleko Jerycha, w oczy rzuca się piękna ikona ze sceną kuszenia. To, co jest w niej najbardziej ujmujące, to proporcje. Chrystus jest tam potężny, a diabeł maleńki. Nie potrafi doskoczyć Chrystusowi nawet do kolan. Od razu widać, że przegra, że nie ma szans. Ale na tej ikonie jest ktoś jeszcze. Są tam aniołowie i ludzie, którzy stoją przy Chrystusie, trzymają się Jego ciała i są bezpieczni, spokojni i bezpieczni. Człowiek, który jednoczy się z Chrystusem, z Jego łaską, jest właśnie taki. Spokojny i bezpieczny. Jest w dobrych rękach. To róbmy. Maryja była pełna łaski. My nie jesteśmy pełni, ale możemy się łaską Bożą napełnić. Czerpać z jej niezgłębionych rezerwuarów, jakimi są Słowo Boże i sakramenty, a zwłaszcza Eucharystia. Katechizm Kościoła powie: jednocząc się z Chrystusem, możemy stać się z Nim jednym duchem, a przez to pełnić Jego wolę. W ten sposób będzie ona urzeczywistniać się doskonale, zarówno na ziemi, jak i w niebie. Jezus Chrystus uczy nas pokory, wskazując nam, że nasze cnoty nie zależą jedynie od nas, od naszego wysiłku, ale od łaski Bożej.
Z pomocą łaski Bożej będziemy mogli, jak Chrystus, przejść przez życie dobrze czyniąc, żyjąc przyzwoicie, jak w jasny dzień, przyobleczeni w Pana Jezusa, nie troszczący się zbytnio o ciało i nie dogadzający żądzą, jak wspaniale powie święty Paweł w liście do Rzymian. I wreszcie wypełniać wolę Bożą to być w Kościele, być posłusznym Kościołowi, zgodnie ze słowami Chrystusa: kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Lecz kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Słuchając i będąc posłusznym Kościołowi, możemy mieć pewność, że idziemy właściwą drogą. Nawet jeśli sami pasterze Kościoła są ludźmi grzesznymi i omylnymi, nawet jeśli po ludzku patrząc podejmują błędne decyzje, jednak Bóg także z tych błędów wyprowadzi dobro i da nam tyle siły i światła, by wszystko ostatecznie przyczyniło się do naszej świętości. Jakże pięknym przykładem jest tu chociażby święta Faustyna Kowalska, święty ojciec Pio, czy święci naszej archidiecezji, ci już kanonizowani i ci jeszcze nie. Siostry i bracia, dzisiejsza uroczystość jest dniem świętości życia. Najczęściej kojarzymy to określenie z podjęciem adopcji dziecka poczętego, czyli z tym szlachetnym protestem przeciwko grzechowi i złu tak zwanej aborcji. Dziś głos w obronie poczętego życia znów musi być podnoszony wyraźnie. Kościół naucza niezmiennie, że życie ludzkie zaczyna się przy poczęciu i od poczęcia ma pełną wartość i godność. Tak samo jak życie w każdym innym momencie, aż do naturalnej śmierci. Podlega też takiej samej ochronie i w pierwszym tygodniu, i w jedenastym, i w dwunastym, i w każdym, aż po ostatni. Zanim ukształtowałem Cię w łonie Matki, znałem Cię, mówi Pan. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy to rozumieją i którzy tak postępują. Przede wszystkim dziękuję matkom. Rozumiem też tych rodziców poczętego już dziecka, dla których informacja o poczęciu jest trudna do przyjęcia. Są nią zszokowani, zaskoczeni, nieprzygotowani. Więcej nie chcą tego dziecka. Tak się zdarza i nie świadczy to o okrucieństwie tych ludzi. Nie świadczy to o tym, że są współczesnymi Herodami lub innymi zbrodniarzami. Częściej świadczy to po prostu o bezradności i poczuciu, że życie ich przerosło. Niech jednak nigdy rozwiązaniem nie będzie tak zwana aborcja. Państwo z pomocą innych instytucji, w tym Kościoła, musi wtedy tym rodzicom konkretnie pomóc. Musi podjąć trud zapewnienia im potrzebnej pomocy i wsparcia, a dziecku dobry dom i dobre życie. To w XXI wieku jest możliwe. Tak, prawa kobiet są ważne, ale czemu mają być ważniejsze niż prawa dzieci? Jedne i drugie można i trzeba pogodzić. Naszym wkładem w świętość życia będzie także i to szczere pragnienie, by prowadzić na co dzień święte życie, czyli życie w otwartości i posłuszeństwie woli Bożej, by przeżywać każdy dzień w zjednoczeniu z tym, który jest święty, który jest źródłem naszej świętości. A kiedyś, gdy już przeminie ostatnia nasza mikrosekunda na tej ziemi, by osiągnąć świętość w niebie. Jestem pewien, że temu będą także służyły rekolekcje Oddanie 33, które dziś oficjalnie zaczynamy w naszej archidiecezji. Mówię oficjalnie, bo wiele osób podjęło je już prywatnie. Niezliczone są dobra, które otrzymali uczestnicy tych rekolekcji.
Przede wszystkim to jedno. Dar głębokiej więzi z Maryją i pokornej ufności w Bożą opatrzność. Dzięki rekolekcjom następuje szczere oddanie się Maryi i szczere oddanie się z Maryją. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy te rekolekcje propagują i organizują, a tym, którzy zdecydowali się w nich uczestniczyć, serdecznie błogosławię, życząc wytrwałości i odwagi. Chciałbym także pozdrowić dziś dziewice konsekrowane, z których obecności, charyzmatów, modlitwy i posługi nasza archidiecezja korzysta od lat. Trzy z nich świętują dziś srebrny jubileusz swojej konsekracji. Dziękuję, że jesteście. Z okazji waszego patronalnego święta życzę, by zawsze zadowalało was życie skromne. Bądźcie widoczne dla świata nie przez zewnętrzny strój i zajmowanie w świątyni pierwszych miejsc, ale przez upodobanie w miejscach ostatnich, bo tam najprędzej spotkacie Chrystusa, waszego oblubieńca. Niech waszą pierwszą ozdobą nie będą stroje i klejnoty, ale dobre czyny, dzięki którym inni, patrząc na was, będą chwalić Ojca, który jest w niebie. Jak mówi katechizm, macie poświęcić się Bogu w sposób niepodzielny, w większej wolności serca, ciała i ducha, aby być znakiem miłości Kościoła do Chrystusa oraz obrazem Kościoła w przyszłości, Kościoła doskonałego, a także zapowiedzią przyszłego życia. To bardzo ambitne i trudne zadanie. Aby je wypełnić, potrzebne jest solidne życie duchowe i stała formacja. Proszę o nią, a tym, którzy wam w formacji towarzyszą, serdecznie dziękuję. Na koniec zwróćmy się do Najświętszej Panny Maryi słowami starodawnego hymnu Alma Mater Redemptoris, polecając jej wstawiennictwu siebie, wszystkie nasze dzienne sprawy i całą naszą archidiecezję. Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska do nieba, ścieżko najprościejsza. Tyś jest przechodną bramą do raju wiecznego, tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego. Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela. Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem, racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi. Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.